Best Riffs Ever. Seek and Destroy intro, po prostu jeden z lepszych intr, jakie słyszał świat. Intro tam troszeczkę dłużej trwa, chodzi o sam zamysł samego riffu. Jest to jeden z takich riffów pierwszych fajnych do nauki, które też ludziskom często też mówię, żeby za taki się zabrali. Nuta napędowa pusta, piąta, przepraszam. Czyli dźwięk A. No i w zasadzie początek jest dość prosty, bo mamy na strunie trzeciej 7, 8, 7. Siedem, osiem, siedem. Później na czwartej siedem, osiem, siedem. I mamy na piątej strunie zero, osiem, siedem. Tak. Później struna czwarta, pięć. Struna piąta, siedem. I ten sam układ. Struna trzecia, pięć. I czwarta, siedem. I to jest cały motyw. Zagram go wolniutko. Tu później jest przejście, które jest od razu bezpośrednio do riffu zwrotkowego. Takie troszkę zamotane, to może kiedy indziej można zagrać ten motyw, ten właśnie intro w kółko. Wow, można go grać jako ćwiczenie, nawet jako rozgrzewkę. Bierzemy sobie gitarkę. O, nie wychodzi, no to trzeba zwolnić. Dobra, dzięki za uwagę, do zobaczenia.